Yo, człowieki, z tej strony Bury i witam w kolejnym odcinku gry z... Counter-Strike Global Offensive, gry rankingowe. Jesteśmy na rozgrzewce. No, jakoś mi się nie chce i nie chciało mi się zaczynać nagrywać od właściwej części meczu, więc... Patrzcie na tą rozgrzewkę, jaka fajna. Ale bańkę wsadził, co ten Bury? Mistrz Digla. Ten Deagle tak hipnotyzuje wrogów, że oni się po prostu sami strzelają w bańkę, to o to chodzi, ja nie muszę celować, powiem wam. Zastanawiacie się pewnie, co to znaczy, że znowu jest CSGO, a nie jakieś gotiki, anepiki, czy Resident Evil. To już wam śpieszę z wyjaśnieniem. Jestem po formacie komputera, ponieważ zakupiłem nowy osprzęt, kartę graficzną i dodatkowe 8 giga RAMu, teraz mam 12 giga RAMu. I dlatego zrobiłem sobie formata tak, żeby wszystko chodziło już maksymalnie sprawnie, nie? Żeby wyciągnąć z nowego, proszę tak powiedzieć, nowego, odświeżonego sprzętu maksimum. Zrobiłem formata i nie mam nic oprócz Global Offensive właśnie i Bloodborne Flame, jeśli chodzi o gry, które nagrywam. No ale Bloodborne Flame jeszcze nie zaczęło na tym kanale, więc dlatego tak to wygląda. Jest problem, słuchajcie, mam nadzieję, że Resident Evil w ogóle tam mi się zapisują się w tym, bo tam jest przez Windows Live to robione, nie? Mam nadzieję, że tam save'y są jakoś w chmurze, bo inaczej nie mam tych save'ów, nigdzie ich nie było, wiecie? Jeśli nie będzie tych save'ów, to będę musiał albo zmienić grę, albo znaleźć, znaczy zacząć od początku na własną tam modłę i popykać sobie samemu. I dojść do tego momentu, gdzie byłem. Hej! Hello! No i gram na Inferno. Hello. Jeszcze nie wykorzystałem tego protipa, żeby grać aim mapy i deathmatcha, tylko tak sobie po prostu cisnę rankieda, więc mogę nie mieć ubor skilla, choć na rozgrzewce kilka ładnych headów z Digla poszło. Więc może nie być źle. Patrzcie, jak wsadzam tego. Oh my god, that flash. Cześć. No i ciśniemy. W ogóle wydaje mi się, że mikro powinno być lepsze niż w ostatnim odcinku, bo w ostatnim było spieprzone. Tak mi się wydaje, że jakoś tak trochę było metalicznie, jeśli mogę tak to nazwać. W każdym razie teraz zmniejszyłem czułość mikrofona, będę tam w Audacity normalizował czy wzmacniał i powinien być dźwięk już bardzo przyjemny, odszumiony przy okazji. Bo trochę szumu było w poprzednim, to też... Musimy go zabić, chłopie. To o to chodzi w tej grze. On jest jak konektor. From middle. Wygraliśmy to! Wygraliśmy to, kurwa! A! Pięknie, pistoletówkę. Dawno nie wygrałem pistoletówki, słuchajcie. To się tak rzadko zdarza. Nice teamwork. Nice teamwork, dokładnie. Bardzo nice. Zagramy sobie aż z tej okazji UMP-ka, włókno węglowy. A w ogóle a propos włókna węglowego. Ja gram w badmintona. 10 lat treningu. Wiecie, z czego się robi rakiety do badmintona? Właśnie owszem, z włókna węglowego. Dlatego pieprzony kosztują nawet 600-800 zł, nie? To najlepsze oczywiście. Ja tam gram za 3-4 stówy, nie? Bo nie jestem na to najlepsze. Jestem biedakiem. No ale w każdym razie... Jest włókno węglowe super lekkie, super elastyczne i super wytrzymałe. I te rakiety ważą 80 gramów, czujecie to? Gracie rakietką, która waży mniej niż paczka chipsów. Oczywiście idzie zrobić rękę, mam prawą rękę dużo większą od lewej, ponieważ wiecie, jak... No może nie jest to ciężka rakieta, ale machacie ją kilkaset razy na mecz, więc... you know. Będzie zaraz wucha, albo go widać. Co, do mnie strzelają? I stay on bomb. You can. Watch out, chicken! Watch out! Okej, okay, I save you. Dobra, zabiłem tego kurczaka, facet czuł się bezpieczny. I możemy grać dalej. Jest druga runda dla nas. Ja na razie nie będę przekupował, bo nie wiecie, przegrali pistoletówkę, teraz przegrali dwie rundy i w sumie mogą mieć już akacze i kewlary, ale mogą nie mieć, nie? A nie, to my mamy akacze i kewlary, to są... Aha, tak, ja jestem po stronie terrorystów, tak?
To znaczy, że oni jako kontrterroryści, którzy mają trochę droższe bronie, nie powinni mieć nic specjalnego. Powinni mieć trzecie eko. Więc powinno być dobrze. Ouch. That name. No ładnie. Oj kurczę, chyba eko wygrają. No i dobrze. No to chyba by przykro. Rafał Master Guard, nie wiem. Ja. Mukałachy polskie to inaczej jest Master Guard. Guardian, to tak. Mistrzowski obrońca. Oj, chyba widział cień. W ogóle słyszałem, że powinno się grać na najniższych detalach, że niby lepiej. Ale ja nie wyznaję takich rzeczy. Wiecie co? To ma sprzęcik, który na najwyższych detalach wyciąga 280 FPS-ów nawet. Płynnie to chodzi. Nawet jak nagrywam, mam runo 60, czyli już jest bardzo w porządku. Tak. Więc wydaje mi się, że no, nie widzę sensu, słuchajcie. Grać na niższych i wygrała brzydsze. Widziałeś go. On też cię widział, też zjął. No ciekawe. Mecz tchórzy. Ładnie, jeszcze to wygra. Another one was heading to library. A ten Ace'a zrobi albo zginie, patrzcie. Albo Ace. On nie, znaczy może tamten. Nie, no nie będzie saveował, jest 1-1, na pewno będzie. Grał. Deszcz się zaczyna padać? Deszcz się zaczyna padać, ładnie to powiedziałem, wiem. Tak, zaczyna padać deszcz. A ja lubię grać w deszcz. To jest takie romantyczne, wiecie. Strzelasz kolesiowi heada, ale od razu to jest jakoś tak bardziej, wiecie. Nagram niedługo Gothica spokojnie i tego Anepika, którego nie lubicie, chamy, a ja lubię tego. Lubię tego Anepika, słuchajcie. Strasznie to jest przykre, że byle jakiś, nie wiem, film o lepieniu kotletów ma 80 wyświetleń, a Anepik 2. Znaczy wiem, że fajnie lepiej kotlety, nie? Ale no, bez przesadyzmu. On jest za tobą, nie wiem czy wiesz. A nie. Ace. I zginął. To było piękne. To jest jednak od razu wzruszające, słuchajcie, rozumiecie to? Zrobił Ace i zginął. I jeszcze pada deszcz. Bo... Good job. Bierzemy mojego Blue Laminate'a. Słuchajcie, kupiłbym sobie kiedyś jakiegoś fajnego skina na Kałacha. Case Hardened. Case Hardened. Tak to się nazywa? Chyba tak. Czyli tam tęczowe zatwardzenie. Znaczy utwardzenie. ten. Co tam jeszcze? Nie wiem, no Jaguara, coś takiego, nie? Tych fajnych skinów, ale one są tak drogie, a ja nie wyobrażam sobie dorzucić sobie 50 euro na konto, żeby kupić fajnego skina. Dla mnie 5 na raz na miesiąc, 5 euro to jest bardzo dużo już. Ja to naraz stoję. Co nas wysali się? Gdzie mogą być? I am throwing smoke. Na trójka, kurde, bolony, nie? No, trójka. Ale mnie zdjął, myślałem, że przez smoka nie wyjdzie szalony, że się przestraszy, że o kurna dym. A to pewnie jakiś palacz marihuany, dla niego dym to tylko zachęca. Chamy? Ach! No, żuj go, nie nożuj. Sorry. Ten, patrzcie, to ten znowu, a... He's coming. Ej, co nie zrobił, ładnie, ale kuźwa dobry team mam, halo. Bardzo dobry. Ja też nie posysam specjalnie, 3-2-2 to no nie jest świetny wynik, ale też nie bardzo posysający. Nie masz czasu, stary. Time. Okej, safe. Ale szkoda, bo nie zrobił hajsu, jak nie podłożył bomby, to nie ma nic hajsu. Ale dobra, miał 5000 z poprzedniej chyba, no dokładnie, cóż.
I play with tech. Guys, can you talk? Any communication? Przecież cały czas gadają. Yes, you can talk. Can you talk? Where? No. I am throwing a grenade. Masz jeszcze jednego serca. No na 10 ten smoke, nie powiem, że nie. Wow, wow. Ale wiecie co, ja gra, no niedużo może, no niedużo, 1.6, trochę więcej może w Source'a. I tam nie było tych różnych poziomów mocy rzutu granatem, że tak powiem. Czyli wiecie, średnie, delikatne i tak dalej. Ja nadal jestem przyczajony, dla mnie to rzucenie po prostu mocnego i odbicie go od podłogi jest lepsze niż rzucanie delikatne, nie? To jest słabe. No na pewno. Pierwsze te smoki średnio 50%, ale wiecie. Kwestia przyzwyczajenia. Ale cały czas powoli jakoś idę do przodu z tymi fragami, nie? Czasem bardzo powoli, ale. No już jestem czwarty w ogóle, no to bardzo powoli. Oni ładnie, oni na czas ładnie rozgrywają to. Zanim w ogóle się zakręcił, nie wiedział co się dzieje. Mówię o naszym wrogu. What's your rank, guys? AK. 1 AK? Yeah, 1 AK. 1 AK. Okay. Okay. Rafał to w ogóle gadatliwy, słuchajcie. Ty to Rafał lubisz pogadać, co? A strasznie, no. Rozgadany chłopak ze mnie. Drugi mid. Yeah, they rush mid, they're second mid, one mid. Mid is one. Oh my god. How did that land? Banana probably. Ale powiedział to 30, jak on powiedział to banana. To było takie, takie. Kurwa. Jak on? Oh, thank you. Okay, one is banana coming off. Jak to się wydarzyło? Skąd on wiedział? Znaczy, jak to, że nasi w ogóle nie zauważyli go? Wydawało, że ktoś mnie tam chroni. On po prostu mnie zaszedł od prawej, czujecie to? Tak sobie bezdusznie. Okay, he says probably now. Ale lipa. Przynajmniej MVP dla mnie za podłożenie bomby pewnie będą. Dwa! Będę drugi w tabeli prawdopodobnie. Nie! O co? A, bo on dostał jeden punkt ciszy za ten. A, ale coś w ogóle źle policzyłem. Albo wydaje mi się, że za mało punktów dostałem za ten wybuch bomby. A, nie wiem, nie znam się. Oni dostają jeden za to, że przeżyli, a bomba wybuchła. Domyślałem się, że ten zły to jest Polak. Zły to była taka postać, taka postać w Gothicu pierwszym, co chciał amulet Neka. Ten mi się zawsze taki podejrzany wydawał, nie? Że to skąd, to wiecie, nie interesował się tym straszniakiem, tylko chciał jego amulet, ale... Ale no, co, co ja poradzę. No, chyba w tym, w Mrocznych Tajemnicach rozwinę jego wątek, on tam z kimś kolaborował, z tego co pamiętam. Bo też mi się, no, też twórcom Mrocznych Tajemnic wydawało się to podejrzane, że on jest taki nastawiony na amulety. Jakiś transwestyta czy co, nie? Jakieś sprawy. To ta bańka mi siadła teraz. Ja tam wolę, słuchajcie, tyra jeden niż koła harycie. Bo często jestem wyjątkowy w tym.
Większość czuje się lepiej z czymś, co chyba jednak pocisko z Speedway. Co po jednym pocisku ściąga na strzała w bańkę, nie? Ale jakoś zawsze wolałem tą celność tam 4-1, nie? No teraz się nie popisałem. Double mid, second mid, chyba chciał powiedzieć. Podwójny mid, nie, tak? Double mid? Tak, podwójny mid. Teraz wam pokażę tajemnicze taktyki, a nie pokażę, bo jedziemy tym jednak. Chciałem wam pokazać, jak się rzuca granata w okno. Wychodzi mi to średnio w 70%. No to powinien rzucić granata. Hejt za takiego potężnego, że nie ma co zbierać. Ale to słabo zagrałem. Znaczy dostał za 62, ale no to było słabe. On też miał lepszą pozycję do mojej zdecydowanie. On był zakryty, a ja byłem odkryty. Jak tak długo będziesz... On is coming from. Właśnie, właśnie to mi chodziło. Tyle się zastanawiał. Dobra, plantuj. Minus 34. No i pięknie, wyliewamy to. Czekaj, M4, please. Jestem nadal biedakiem bez hajsu, kurna. To 90. P90, Pro 90. Będzie ciśniemy z Fajersem. Patrz, jaki fajny skin. Rozbiórka się nazywa. W ogóle na P90 nie ma fajnych skinu specjalnie, wiecie? Ten Trigon mi się trochę podoba, ale nie ma faktorynu na stanie chyba. Są tylko Newer. Na sklepie tego CS-owskim, Valve-owskim, czy jak on tam się nazywa. To jest smutne. Patrz, jak się robi apel. Pro 90 jednak, nie? W tej broni chodzi o to, żeby strzelać. Ok, hejdzę. Nie! A nie, nic mi się nie stało, dobra. Ja myślałem, że to tutaj leci ten fire. To tylko cień był, widziałem fajera cień. Jeden na pewno szpulę. Na pewno szpulę. Spray and pray. Kurwa. A, dwóch plec. Tu bana. Good job, dude. I know. Yeah, nie zdążyłem splantować, jaka lipa. Ale poorałem ich trochę! Tak mnie trochę kieruje. To się nagrało. No ktoś musi, nie? Trochę przeorał ten buryta. To się kamerowało, Kiemon. Dobre to było, nie? Ten co przeorał teraz bańkę wsadził. Coś pięknego, panowie i panie. Dzisiaj Buri nagrywa na śniadanie. Rymy tanie. Mam branie. Zamknij ryj, chamie. Throw in smoke. A gdzie wieś zobaczył, czym jest moc P90, jak można orać. Wsadzili naszego. Ale tą bańkę wsadziłem niezłą teraz na start. Jestem zadowolony. Ta bańka była piękna. Duszyłem się. Już deszcz nie pada, więc to nie była taka duszająca bańka niestety. Bo tak brzydko powiem, w tym Olsztynie to taka pogoda w kratę. Czasem słońce, czasem deszcz, nie? Tak jak ten film z Bollywood. Oglądałem go kiedyś.
Oglądałem sobie kiedyś film z Bollywood, słuchajcie. Albo ruiny, albo CT. I zacząłem go oglądać, godzinę oglądam. W sumie był całkiem niegłupi nawet, nie? Dało się go oglądać, nie? Godzinę go tak oglądam. A potem wyszedłem z domu, nie pamiętam, a musiałem iść z domu po coś, nie? Wróciłem 3 godziny później, nie? Wracam, włączam Polsat, on cały czas leci, nie? Po 3 godzinach, słuchajcie, bo on chyba z 6 godzin miał ten film. I już po prostu tak się tam pozmieniało, jak kuźwa w jakimś serialu przez 2 sezony, nie? Tylko że to był jeden film, że już nowi bohaterowie byli jacyś, a stary jakoś inaczej się zachowywali, nie wiem, początek tego filmu był taki, że jakiś ślub był taki, wiecie, tam... laska mówi, weźmiesz go, znaczy tam mówi, pyta się ksiądz, tam nie ksiądz, bo to muzułmańskie takie trochę, nie, ale tam pyta, chcesz go za męża, ona tak, a ty chcesz ją za żonę, tak, no to za kurwin dęsa, nie, i tam wszyscy dęszą oczywiście, jak to w Bollywood, nie. A potem jak wróciłem, bo to ten początek był taki wesoły, to potem wróciłem po tych 3 godzinach i to był ten sam film, ale był taki smutny, nie? I ten bohater był taki zły. I były jakieś postacie, których w ogóle nie rozumiałem, nie wiem skąd one się tam pojawiły, no ale się pojawiły, bo to Bollywood, nie? Ale to jest najfajniejsze, nie? Tam cokolwiek by się nie działo, to czas zakurwić dance, i wszyscy tańczą. Uuuu, kuźwa, to jest piękne. W Polsce czegoś takiego nie ma. Słyszeliście kiedyś, żeby, wiecie, idziecie sobie miastem i znajdujecie 10 zł, to zakurwmy dance, i cała ulica tam tańczy. Łooo, znalazł 10 zł, mayday. No, takie rzeczy tylko w Bollywood, słuchajcie, ale filmy po 6 godzin, czujecie to? Idziecie do kina i... Nie wiecie, na co się pisaliście na przykład, nie? Przyjeźcie, a kolejne tam 2 godzinki, godzina 50, to mniej. Mayday. On chciał mnie zabić. A, dobra. Najdziwniejsze jest to, że czasami te pociski lecą chyba milimetr od siebie, nie? Dostałem jeden strzał, a było napisane, że są dwa, nie? Że dostałem dwa. Kogoś trafiłem w ogóle? Nie, nic nikomu nie zrobiłem, żałosne. O, Jogurek jest na przykład fajnym skinem na kałaszka. Chociaż najbardziej chciałbym mieć ten Aquamarine Revenge, czy tam zemsta Aquamaryny po polsku. On jest zarąbisty, on jest taki piękny. Słuchajcie. Albo na M4 chciałbym, A1 chciałbym mieć upadek Ikara, Icarus Fell, albo ten Masterpiece, arcydzieło, jest świetne. Te dwa skiny są po prostu przebickie, nie? I nie wiem, który jest lepszy. Mnie tak na przykład Hyperbest nie jara, nie? A ten Icarus Fell, czy właśnie Masterpiece, są po prostu majstersztyk, ten Masterpiece to jest rzeczywiście Masterpiece of Skins. Damn. Lakshun. Dobra. Fula gramy, chłopaki, nie ma co się zastanawiać. Co wy sobie myślicie, że mamy cały dzień? Maybe rush banana. Maybe rush banana. Ma taki trochę podtekst logiczny. Podchodzi do was laski i mogę zraszować twojego banana? Wiecie, 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 że coś jest na rzeczy. To wcale nie chodziło o artykuły ogrodnicze, jedzenia i o rośliny. Tu chodziło o coś bardziej erotycznego. Widzicie te szybkie kontrole full auto? Halo! A, to widzieliście? Jakie taktiksy? Wróg chce podnieść waszą broń, to wyrzućcie ją w powietrze gdzieś w pizdu. Plecy, plecy. Banana. Tu banana, tu banana. O. Great move. I'm setting the bomb. Bomb has been using. Surprise, what the fuck up? We are going to do this. Trochę porobiłem teraz, wiem.
Trochę teraz ich ograłem. Logistycznie. Zawsze wykorzystuję tego smoka na CT, słuchajcie. Uwielbiam wejść tam w ruiny na przykład, albo zrotować właśnie na A przez tego smoka, który niby ma odgrodzić was od wrogów, żeby z CT-ku was nie strzelali, ale jest zawsze świetną drogą taką wyjścia. Jeśli chcą was zamknąć na tym obsajcie, nie? Już nie mam hejza, dobra. Ruiny chyba jeden. Ruiny. Why no one is watching, man? A mnie suppress, motherfucker, zaraz, słuchajcie. Surprise, motherfucker. Ale nie zdążę. Żałosne. Ale jestem już na początku tabeli, więc jakoś to idzie powoli, nie? Powoli do przodu. Blue Laminate. Te laminaty są takie dość słabe, nie? Jakby się naklejkami pokrył jakimiś fajnymi, tylko mi się te naklejki nie podobają, nie ma jakichś takich fajnych naklejek, nie? A raz kupiłem taką naklejkę z takim orłem niosącym bombę, nie? Oj, sorry. Myślałem, że to będzie jakaś fajna, bo fajnie wyglądało, ale wiecie, nie można sprawdzić w tym Steam sklepie, jakie one są wielkości. No było tak, taki paznokit, słuchajcie, nie? Żałosne to było. A kontrola Fallout to piękne, nie? Coś pięknego. Nie potrafię kontrolować Fallouta niestety, nie? Znaczy czasami wchodzi, czasami się udaje, ale to nie jest tak, że kontroluję Fallouta dobrze, tylko czasami się udaje. Lewo od konektora. Trochę nas porali. Kto jest tutaj mistrzem? Biczysko na biczysko, chociaż to nie goni ładnie. Żeby nie okazało się, że zrobiłem jakiś comeback w terrorystach, nie? Bo czasem mi się tak zdarza. Ta gra jest w tym fajna, nie? Że w LoL nie było czegoś takiego jak comeback. Znaczy, no wiecie, był. Ale w LoL nie było tak częstych comebacków, nie? A tutaj ta gra jest... Nigdy nie jesteście pewni, że wygracie, nie? Wygrałem wraz z kumplami, słuchajcie, mecz. Przegrywaliśmy 14-1. I wygraliśmy taki mecz, nie? Więc naprawdę. To i wszystko można jeszcze zrobić. Też nie ma tak jak w LoLu, że wiecie, w early się ktoś nafiduje mocno, a i potem do końca gry trudno coś z nim zrobić, nie? Że praktycznie jedna postać wygrywała te teamfighty. Tutaj nie. Tutaj jednak wszystko zależy od skilla, nie tak jak w LoLu, nie? W LoLu były kontry, postacie lepiej działające na inne, a tutaj jednak wszystko to jest czysty skill. Pure skill, bitches. No. To jest piękno tej gry, słuchajcie. I skiny są, nie? Znaczy w LoL też były skiny, ale w LoL nie można było nimi handlować, rypać nimi, i wiecie. Zastanawiać się, kiedy wyjdzie nowa operacja skrzynek i czy dotkniecie kosa, nie? Tak, nie, tego w LoL nie było. Tutaj zrobiliście, zarąbisty motyw zrobił CS. Jak zrobić
nie pay to win, tylko zupełnie skillową grę i jeszcze zarabiasz na sklepie, nie? Jak można zarabiać na sklepie, jeśli to nic nie daje graczowi, a jednak skiny były świetnym pomysłem. Dobra. Cipiri Rian nie żyje. Sorry. Ja pierdzielę, na jaki lubię, jak tak biegałem przed celownikiem, nie da się nic zrobić, nie? Jeszcze spadłem na dno tabeli. Znaczy powinien być pierwszy, nie? Ale ja musimy przyszedł pod celownik. To ładnie mu wyszło. Ruiny. Tak, prima, a wiem, co ma szansę. Shut the fuck up. Fuck you, mother idiot. Fuck me. Pistolero! Lubię tam ten skin. On jest naprawdę chyba najfajniejszym skinem na ten moment, na P2000. Nawet żywiołak ognia nie jest taki fajny. A jeszcze mony. Can I głupi? Sobie blisko chłopaku. Co za różnica. No to mi nie wyszło. Zdecydowanie to nie było dobre strzelanie. Ale jakoś tak nie mogłem. Realnej, planting. Easy peasy lemon squeezy. Jak easy peasy, jak oni są na A. Plantuję już pewnie dawno. Ten co bursta. Gdzie się pociągnął bursta? Ten też bursta mycie. Nie zauważył, że podniósł broń z burstem włączony pewnie. Sorry, my friend. It's okay. Nie jest okay, bo zrobią comebacka i zginiemy wszyscy. What the fuck? No widzę cię, płotku. Ciebie też. I ci, ty, co to w tym jesteś. Dostałem za... Ja pierdzielę. 66. One B. Bombi. Grenade out. Bombi. Bombi, 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 bombi. Spoko, wsadzę kilka headów i idę. On wiedział. He knew. O tak. Fajnie. Poczekaj, jak się mówi? No, new? Chyba new. Tak się trzeba. Jakby z knew. Chyba new. Bo K jest nieme. Bitches. I cool. FIBA 7 5-7, czemu to się nazywa 5-7? No one know. Gdzieś to tyczowe zatwardzenie? Coś pięknego. Jest chyba field tested. I z drugiej strony wygląda lepiej niż z pierwszej, no niestety. Można mieć wszystkiego. Ale mnie nos swędzi, nie mogę tak grać jak mnie nos swędzi. Żałosne. On wiedział, he knew. He knew, sorry. No nie dziwne, że wygrali akurat z nami na eko, to jest, wiecie. Normalka.
It's B. Trzy kropki. Trzy kropki nienawiści. Co, podoba ci się skin, co? A, zobaczył go, jaki ładny skin. Chciałbym mieć takiego, ale nie. Nie jestem sławnym youtuberem. Nie stać mnie na takie bajery. Nie, to cofaj mu z góry. Patrzcie, patrzcie, jak on strzela. Takie strzelanie jest piękne, jak się leczą. Praktycznie niemożliwe, żeby trafić. And now buy and win. Ja tam gram fulla, chłopaki, nie wiem jak wy. Moim M4A1. Watch out. These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind using it. Roger. Jedyne co mam to złudzenia. Roger. Mogę to wygrywać mecze w CS, ale... Przeprócie go na to, chłopaki. Don't go offensive, guys. Stay defensive. One is apartment. Come and meet me. Care apartments. Mogłem heada celować w sumie, ale jakoś tak. Się zestresowałem się! Każdemu się zdarza, już mnie nie wyzywajcie! Co? A, Stersa chyba, tak? Cover me! A, zrozumieli. Roger that. Potrzebne wsparcia. Roger that. To meet, to meet. A prawie swojego zabiję. O, we have bomb on banana. Zabił Heda. Going mid. On right. No, one more. He's going. No, no jak on strzela, co za gość. Przegraliśmy właśnie rundę chyba. Mogę on nie wychylać. A może wygramy? Roar 1 może to wygrać, ma czas. To jest sama pozycja, wzrosny. Tam się ustaje w ogóle. Ja na pewno tego nie robię nigdy. A jak już, to rzadko. Wzrosny. Force buya robię. Jeśli przegramy tę rundę, to będę musiał mocno eko zagrać. Move it, move it. Grajcie cokolwiek. Ale ładnie robią comeback. Flash. Wbita, wbita, fuj. One more. Wbita, fuj. Ale wiesior, wiesior. Good job. Pojechał. Wiesior to zrobiłby za mnie. Wiesior zrozumiał, że nie jeszcze ma czasu. Jeszcze dwóch nam idzie. Doktor 27. Kurwa tych fleszy w chu... Dragon to be, I guess. But why do you rush? You won't win if you rush. No. Dobrze, że nie ma strzelizawki. Nie. Yeah. Dostałem P90? Nic nie dostałem. Żałosne. Patrz jaki elitarny jestem, elitarny P90. Kill the fucking chicken. Co masz bizona, człowiek? No sobie po prostu nie będę pozamiatałeś. Pięknie, pięknie zamiatają, chłopacy. Pięknie, kurna. Właśnie żałuję, że spada na tabeli. Na tabeli.
zobaczę teraz jak to robię. O nine, za co? O sorry. Jeszcze MVP dostałem, żałosne. Wyjechał. Nie ma lipy. Same sosy. Same sosy, dokładnie. Znowu na szczycie tabeli, jestem mistrzem tej gry. Jestem mistrzem P90. Zapraszam do filmu pod tytułem Most Skilled Ace in the World Global Offensive, twoja matka. Gdzie pokazałem jak się robi z tej broni, prawdziwe ace'y, bardzo skillowe, bardzo trudne do wykonania. Nie powtarzajcie tego w domu, bo i tak nie dacie rady. Dokładnie. Al banana, albi. Pokażę co znaczy albi. No i pokażę. Co to znaczy? Nie ma lipy, jak je wbijam 190. To się zamiata. Chunit AWP. Się zamiata, co ja zrobiłem w ogóle, co za żałosny mecz. Jak pozamiatałem z tego P90, jakie to było żałosne, jaki wstyd. Ale śmieszek, nie? To jest jednak prawdziwa broń dla prawdziwych skillowych graczy. Biegniesz, strzelasz, zabijasz. Tylko trochę obniżasz celownik, kiedy już dłużej strzelasz, bo wiecie rozrzut te sprawy. O Boże, ale mi się zrobiło, o kurczę. Co wy chcecie, żałosni ludzie? Dziwka, no jebany. One banana. Tak. Jakbym jeszcze tego zdjął, to potem bym robił Ace'a. Drugiego. Z P90. Maybe safe. Najbardziej skillowego Ace'a, takiego naprawdę skillowego to miałem, kiedy z Wonsem zacząłem grać, bo Wons dopiero sobie kupił Global Offensive, więc tam zaczął coś pykać. A może nie? Nie pamiętam w każdym razie. Ja bym chyba wtedy Silver 50, był Silver 3 jakoś tak. I wiecie, ja miałem tam tydzień przerwy od grania. Mówię Wonsu jakby co, to mogę gorzej grać, nie? Bo to wiecie, no tydzień przerwy to jednak nie ten sam, nie ta forma, prawda? No Wonsu spoko. I tam doszła trzecia runda, byliśmy po stronie kontertoryców na daście dwójce i kupiłem sobie 4. I tak zrobiłem Ace'a, byłem wszędzie. I wszędzie jednego zdjąłem. Jednego na midzie, jednego w górnym trupie, w dolnym trupie. Potem wbiłem przez okno, dwóch zdjąłem, nie? Jeszcze rozbiłem bombę chyba. Słuchajcie, to było takie, no naprawdę to był skillowy ace. To mogło się podobać, naprawdę. No wiecie, w P90 to zbieganie, strzelanie, to trzeba przyznać, że to most skilled ace, nie można tego nazwać, nie? Skilled. Ale ten z mojego, tą całą czwórką pozamiatałem był naprawdę ładny, moim zdaniem. Czemu posłuchajcie, wytłumaczcie mi, czemu na przykład spójrzcie po prawej. Teraz zaznaczone jest pistolero, a teraz mój M4-1, twoja matko w death. Czemu ona jest taka nie ciemna, ona jest taka ciemna, a ten jest taki jasny. Może to... Sorry. Może to wyjaśni w ogóle? No chuj. No, don't go there. Don't go there. Just watch the bomb. No, komuś bańkę sprzedałem, nie? Chyba na pewno. 91 to jest to bańka. No za bardzo rushujemy, a dostajemy w dziurę przez to.
has been planted. Jeden ma 10 hapsów, co powinien zamieść. Let's try. No, ale otwieram, słuchajcie. Maybe Nate middle? Maybe we shouldn't rush and we win this Italy. No, 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 to jest niegłupie. So try to draft the spots and we win this. Roger that. Okay. Move! Każdy, co to znaczy Desert Eagle śmierci. Zahipnotyzował was? A? Dawać suby, lajki i komentarze, tylko pozytywne. Mówić, Bury, jesteś taki super, napiszcie w komentarzach wszyscy. Bury... O, i będzie dobry. Piszcie Bury. Ja wam pokażę, jak zamiatać dignem. Kurczak, nie zmyli, już miałem strzelać. Throwing smoke. No wychryj coś główkę. One shot, one kill. Kucnę, żeby być mniej oczywistym celem. Flashbang. Mam jeszcze muszę... A, nie, bomby mamy tam. Może się tutaj skitram. Deploying flashbang. O Jezu, na mi dzień, co to? Don't rush. One at second mid. Mid, actual. Trochę się cykam. So one should rotate to B. They are going to be, yeah. Guys, if you rotate dude over CT spawn, so you can get caught. Nice. Bottle, bottle, left. Ach, ani do razu nie dostał, wydawało mi się, że go trafiłem. No dobra, jak tam uważasz grę? Krew się polała w każdym razie, nie? To jest śmieszne, że trafiacie w gościa, leci z niego normalnie krew. A, okazuje się, że nie dostał ani razu. No smutno, bo smutno mogę to przegrać. Let's go. Hey, come on, guys. A teraz idealnie mi smoku wszedł. Użyłem tego średniej mocy rzutu. Tej co dwa przyciski się naraz klika, nie? Każycie! A jak nie, to już wiecie. Dwa naraz się klika i rzuca. Throwing smoke. Stay on B. Yeah, might come from. Can one more go B, please? Okay. Negative. Ah, dupa. Nie wyszło. What up? Need support now. Bro, what's this? That balcony, please. Throwing flashbang. Dwóch było, no nie mogę dwóch zniszczyć naraz. Bo nie wiem co strzelać nigdy. You are kidding me. So please let me go B. Terrorists win. I go B now. Jakbyśmy to przegrali, to był smutny mecz dla mnie, bo się popisałem. Znaczy grunt wiecie, że ja tam... Ta dywizja, to mnie wiecie, koło siusiaka wiszą, nie? Chodzi o to, że wiecie o co chodzi. Co ja chciałem powiedzieć.
Chodzi o to, że jest nagrany film, nie? Że widzieliście, że jakoś tam gramy, to może się podobać w sumie. Stay fucking defensive. To jest najfajniejsze w tym wszystkim. No teraz gram defensive as fuck, nie? A bardziej defensywnie się nie można ustawić. Orange care. Orange, don't rush. What the fuck, orange? Orange. Co jest pomarańcza? Orange doesn't give a shit. Steps banana. Care. Care purple. Call on the spot. There are... Zgin! One on A. He's in the corner, right? In the corner. Watch out, city. Hide. Play time. 15 seconds to go. No, mogą to ugrać na czas. Hide. Muszę przeżyć 5 sekund. Pięknie! Nice. Przeżyli, tylko to mieli zrobić. Przeżyć. No i pięknie. A tam słuchajcie, się tak skitrałem, że szok. Ale zdjąłem jednego wołańca. Drugiego kurna mocno bije. 78, kurde, jakbym go zabił. Stay fucking defensive, stay on the spots and you win this. I will play only defensive, without fucking. Okay? And again you rush banana. You're so retarded on B. No! A zrespawnił i postawał go. No. Ten sam ukrąc. Na serio? Na serio? Jak ja słowo mówię. Oni też chyba tylko obie chodzą. That's just fucking window. Smokes and flash aim. Apartment is one. Oh, it's banana al... Al banana, al banana. No nie sądzę. Grenade. From behind, banana. Leć na to będzie może. Roger that. Oni zrotują coś czuję, zaraz tutaj będą. Kurry. Leć na to B. Poczekaj, bomby nie widziałeś. It's B. Takie sytuacje dla mnie chleb powszedni. Już tak byś ich wcześniej za dupę złapał jeszcze. Myślałem, że zrotują sorki chłopaki. No nic. No i tylko be chodzą, to też jest żałosne. Nie podoba mi się to. Grenade out.
Purple safe K. Mam awka? No, rzeczywiście. Po Rafał. Węga wadliwe, niedobrze. Some nades on B. A on mid. Welcome. No i za późno, zareagowałem. Rectline, ty, nie głupie. Tylko czemu mam 4-4 się nazywa ten kawał? Ech, to jawka, no nie dobrze. Oh shit. A, ładnie wsadził. Purple, it's A, you faggot. Okay, he just woke up, I think. No, wydaje mi się, że zremisujemy. No remis to też nie głupi wynik, nie? Przegrać przynajmniej nie możemy. Dobra, nie weź takiego zignata i... Ale pi... Dobra. Nie! 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 Miskik w takiej rundzie, jasna dupa, miskik, słuchajcie! Kamanga. Ja, chciałem po 90. Yeah, freebie. It's yeah, it's good. Stay the fancy, fancy like that, you know. Flashbang. Taki miskich, no. Off. And again you go fucking offensive, you piece of shit. You gay piece of shit. Okay. He's so fucking retarded on B every single fucking round. Ja z tego po 90. They're always K2, I guess. Ile wygrać? Just go and die or try to win. And YOLO. Good game. Ciśpę. No dobra, słuchajcie, ludziska. Mecz był niegłupi. Remis. No ale no co? Co mogę zrobić? Sam tego bym nie wygrał. Teraz już. Da, ten. No tamten awansował do Master Guardiana dwójki, anyway. No to ładnie. Ja nadal siedzę w kałachu. Zaraz zobaczę, że czasami nie ma na tego takiego znaczka, że awansowałem, a ktoś okazuje, że nek awans. Czasami się baguje tutaj, ale nie sądzę, wiecie, tak. No i nie, nadal kała. Dobra, ludziska, dzięki wam za wasz czas, życzę miłego dnia i do usłyszenia. El do prezidento. Peace, yo!